Paweł, czy chociaż tym razem jesteś gotowy? Wiesz, postawę przyjmę i postaram się. To się już nagrywam. Miłosz gotowy? Tak, dobrze. Jasne, jak zawsze. Krzysztof Peruń to się gotowy urodził. To się już kameruje. I want to believe, czyli rozmowy niereżyserowane. Naszym i Państwa gościem jest ten przeprzystojny, niestety, we wszystkich komentarzach to jest podkreślane, dobrze ubrany. To dobrze, że nie od siebie. Tak. Zawiercianin. Co? To dobrze, że nie od siebie. A co nie od siebie? No ta... Ten komplement. Ten komplement. Nie, Miłosz wie, że jestem katolik i homofob, to wiesz to. Ale no to... i przerwałeś mi teraz, nie wiem. Miłosz, przedstaw się ładnie, bo ty tam masz dosję. Dzień dobry. Ale przedstaw się. Nie, bo przywitaj się. Dobra, minuta ciszy za tych, którzy nie potrafią się opisać. Dwa zdania o sobie, Miłosz, prosimy. Nie no, tak naprawdę? Nie, no, tak jakbyś na pytanie. Serio, no, tak. Serio. Nie, no dobra, bo złamiemy konwencję, tak. A wiesz, niby to rozmowy niereżyserowane, a sam dobrze wiesz, że tutaj scenariusz jest. Oczywiście, więc, ja tak zerkam cały czas jednym okiem. Więc teraz... To jest Miłosz, ten moment, kiedy mówisz, że jesteś radnym sejmiku. Okej. Okay. Marzysz o tym, żeby być politykiem. W tej minucie wyzywam PiS. No, nie, to poczekaj, nie, no to masz pod koniec już dopiero. Aha, na koniec. Jak ja już będę taki rozgrzany, żeby cię zgnieść, ugrillować, to wtedy ty jedziesz po PiSie, a ja... Pod koniec, żeby można było to usunąć, jak będzie za długo. A ja ci do sala. W którym mam się wyobrazić i wyjść? Dam ci, Przemek da ci czas. Okej. Gdzie masz ją? Umyć? Antyperspirant puszcza za. Miłosz. No, licealista. Tak, tak, ale z bardzo mocnym postanowieniem, że zostanie politykiem. No bo z twoich działań, działań, Miłosz, imponujące jest to, z jaką determinacją, mimo tego, że będąc młodym człowiekiem, no Bęcki obrywasz niesamowite. Niestety, no ode mnie też ci się oberwało, no ale to tylko dlatego, że jesteśmy, że tak powiem, po dwóch stronach barykady politycznej. Natomiast w moim przypadku to było dosyć kulturalne, no twoim odpowiedź również, więc umówmy się, że to jest taka debata, która powinna nas łączyć, a nie dzielić. Ale widzowie rozmowa. Nie wiedzą, o czym mówisz. O jakiej dyskusji? Dyskusja na temat strajku kobiet. Tak? Tak. Przetoczyła się na portalu, na Facebooku, tak. I myśmy z Miłoszem stali po dwóch stronach barykady. Natomiast nasza wymiana zdań w porównaniu do tego, jaki hejt się na mnie wylewał, kiedy można powiedzieć, że potępiałem, tylko byłem, wyrażałem swój sprzeciw przeciwko temu protestowi. No, Miłosz potrafił zaargumentować, dlaczego taka czy inna wartość jest mu bliska. Natomiast wielu naszych uczestniczących w dyskusji no już tej kultury wypowiedzi nie zachowało. Tak? Miłosz jest dobrym przykładem tego, że można... Tak poważnie o tym mówi, ja na przykład nie pamiętam. No dobrze, że nam nie pamiętam. Ja jestem pamiętliwy, wiesz, jestem stary, już nie ma takiej tak perspektywy jak ty. Całkowicie poważnie, to akurat w tym okresie strajków kobiet przebyłem tyle tych dyskusji, głównie na Facebooku, ale i w realu, że no nie jest sposób wszystkie spamiętać. No bo ale każda coś na pewno wniosła, nawet gdzie żadne formy kultury nie były zachowywane, jednak na pewno każda dyskusja coś wniosła na mój też światopogląd i myślę też, że wielu osób przekonałem do słuszności tych strajków. Jak to się w ogóle stało, że się zaangażowałeś politycznie? Bo masz 18 lat, jesteś radnym sejmiku młodzieżowego Śląskiego, Zawierciańskiej Rady Młodzieżowej, tak? Też? Znaczy, nie istnieje. Ale byłeś. Byłem wiceprzewodniczącym, tak, Młodzieżowej Rady Miasta. Ale czekaj, bo to koordynowałeś jest strajki kobiet, tak, w Zawierciu. Tak, tak, tak. No i za to ci rozwiązali Młodzieżową Radę Miasta. Nie no, to było wcześniej. Ale powiedz, jak się to zaczęło, ta przygoda polityczna. I skąd w ogóle? Skąd się to wzięło? Przede wszystkim z chęci działania, z chęci polepszania i wnoszenia ciekawych pomysłów w społeczności, w których się obracałem. Oczywiście zaczęło się od szkoły w Kromołowie, stamtąd też zostałem wybrany jako delegat do Młodzieżowej Rady Miasta Zawiercie. No i tak się to wszystko rozpoczęło. Niedługo później, bo właściwie rok, zostałem radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.
Wtedy też jeszcze ze mną radnymi byli obecni radni Rady Miejskiej Dominik Janus, Przemek Trepka. A to w Kromowie organizowałeś te protesty przeciwko dyrektorowi Wilkowi? Nie, absolutnie. Nie. Aha, to nie on. Ten drugi był. To jeszcze... Nie no, bo zastanawiam się, jak już wiesz, no to jak już w Kromowie cię wybrali na jakiegoś tam delegata, no to tam musiałeś coś zasłynąć z czymś, nie? Jakimś protestem czy jakimś... Nie no, aż tak to nie. To czym tam zasłynąłeś, że cię wybrali? Ja nawet miły nie byłem. No właśnie, może dlatego, że nie byłeś miły. Może się bali. Nie wiem, nie no, raczej nie. Raczej tak, że zawsze się angażowałem w wolontariat. I na pewno dlatego, że zawsze i to od małego wyrażałem swoje zdanie, nawet jeśli było kontrowersyjne. A co na to twoi rodzice? No bo łapujesz się w szambo, które doprowadzi cię do głębszego szamba. Szambo bagna, tak eufemistycznie. Tak. Do bagna, polityka to wiadomo. Coraz polityka bardziej. To nie wiadomo. No łatwo nie mieli, co mogę powiedzieć. No. Łatwo nie mieli. A teraz jak na to patrzą? No bo swoje oberwałeś, no umówmy się, no tak, wiesz, no, z jednej strony jesteś dosyć charakterystyczną postacią, prawda, no znaną z tego, że starasz się reprezentować się jak najlepiej, ale z drugiej strony, no grubo obrywasz, nie, no bo mnie to czasem aż było przykro, chociaż jesteś lewak, to, ale i tak mi było przykro, nie, że... lewak, raz lewak. No lewak, no. Tylko społecznie. Co społecznie? Lewak. Ale dobrze, no to wiesz. Ekonomicznie nie lewak? Ekonomicznie bardziej się chylę... centroprawica akurat, ale moje poglądy to jest troszeczkę taka mieszanka wybuchowa właściwie, ale społecznie jestem lewy i jestem z tego dumny. Wiesz, no, tutaj był drugi wywiad, to był z największym lewakiem zawiedzieńskim, Michałem Myszkowskim. Wiesz, no, a możesz pokazać tutaj. Tak, ja zawsze muszę mieć na czerwone buty, mnie jeszcze nie stać, ale na skarpetki już tak. Jest grubo czerwono, no także... Okej, okay. Powiedz mi, co się robi w takim sejmiku? O czym wy tam dzieciaki deliberujecie? Tam coś tam... Mącicie, podważacie z ład społecznych. Pamiętaj, że według scenariusza to nie jest jeszcze ten motyw. Jeszcze się powstrzymam. To jeszcze nie opisie. Jeszcze się powstrzymam. To teraz konstruktywnie. Mówiąc całkowicie poważnie, no to młodzieżowy sejmik, mówiąc tak bardzo łopatologicznie, to jest taka młodzieżowa rada, tylko że na całe województwo. I tak samo jak w mieście, młodzieżowa rada miasta stara się sprawować pieczę nad sprawami młodzieży, dzieci. Tak sejmik zajmuje się tym samym, tylko no to jest jednak nawet zdecydowanie większa skala. Mamy różnych koordynatorów, którzy mają swoje dziedziny, w których się muszą orientować. Potem przedstawiamy sprawozdania z tego, co się dzieje w województwie. Organizujemy akcje dla młodzieży, no i też staramy się promować młodych, aktywnych, wzajemnie się talentami. Wzajemnie też się Też, trzeba. No ale wiesz, to ja nie widzę w tym nic złego. A jak się tam znalazłeś? Ja promuję Pawła Błyskiego, wiesz, od lat i nic z tego nie wychodzi. Nie, dalej nie ma żadnych korzyści. Nie zwróciło się I nawet radnym nigdy nie zostałeś. A tyle mu pomagam, ojcze, tyle mu pomagam. Więc jak najbardziej słuszne jest, że sobie wzajemnie pomagacie. Ale jak, jak się tam znalazłeś? Z wyborów, no. Jak z wyborów? Właściwie to się tam wcisnął na pewno. W młodzieżowym sejmiku jest taka ciężka sprawa, bo tam nie odbywają się wybory na zasadzie na radnego, tylko są losowania. Właściwie. To jest dziwne i staramy się już od, no przynajmniej od roku, żeby poprawić ten system wybierania. Tak, losowania. A to mają na przykład pulę prawaków, lewaków i centrowców, czy... Nie, lewaków nie wolno. W tej chwili lewaków nie, z tej lewej kuli nie losują. Ja jeszcze 3 lata temu nie byłem lewakiem, także się dostałem, udałoby się. Grubo. Teraz jakbym tam się pokazał z czerwonymi skarpetkami, to nie wiem, jakby się to skończyło. Nie, tak. Ale wylosowali cię. Właściwie to do sejmiku można się dostać z 3 różnych ciał. To są młodzieżowe rady miasta, osoby indywidualne, czyli na przykład jeśli ktoś ma stypendium, udziela się jakoś aktywnie u siebie w mieście, i z samorządów studenckich. I z każdego tego ciała, jeśli można to tak nazwać, jest odpowiednia ilość miejsc, mandatów przyznawana.
No i w zależności od tego, czy jest się kandydatem podstawowym, czy rezerwowym, się wchodzi. A ty z jakiego klucza? Z jakiego klucza się tam dostałeś? Z Rady Młodzieżowej Rady Miasta. Tak, jeszcze, znaczy to było w pierwszej kadencji. Mhm. Obecnie i też tego nie ukrywam, że... Za zasługi dostałeś. Nie, teraz nie, niestety za zasługi nie, to bym się nie dostał raczej. Nie, za dużo się napił na Facebooku. To no, kto cię wcisnął na rozwiązanie? Do tej drugiej. Młodzieżowa Rada Miasta Poręba. A jest taka? No jest. A to już straciłeś zaufanie Poręby, Młodzieżowej no? Rady Miasta w Zawierciu? A przecież nie ma Młodzieżowej Rady Miasta. A, czyli tak okrężną drogą się wcisnąłeś, no proszę. Tak, no jakoś, typowy jakoś, polityk, no młody jakoś, polityk. Jakoś trzeba było, ale oknem to drzwiami. Obiecałem się ich godnie reprezentować i myślę, że się na razie spełnia. Ja tak uważam przynajmniej. Ale no, na szczęście... Do jakiej frakcji należysz tam? Pan Peruna się musi napić, tak? Nie mogę słuchać tego lewaka, no. Ale cwady jest. No, nie, no, nie, nie, to jest bardzo złe słowo. Zaradny i sprytny. Dużo lepsze, bo... Cwany to jednak negatywne, nie? Tak? Bo ty jesteś religijny chyba, nie? Zdaje się, nie? W sensie? Jesteś religijny. Czy jesteś człowiekiem wierzącym? No? Nie, jestem agnostykiem. Agnostykiem? W Kromołowie agnostyków znaczy, kogo my tu zapraszamy do tego? No, przecież to, bo to... Nie wiem, nie, na razie się jeszcze nie przyznałem. A teraz już, mamy to? Przemek, sprawdź głos. Mamy agnostyka w studiu, prawda? Z Kromołowa. Tak mi właśnie ciepło z tej strony, bo tu diabłem. Ale agnostykiem, zaznaczam, nie ateistą, agnostykiem. No okay, szanujemy przecież to. Niby tak, niby nie. Szanujemy. Natomiast chciałbym wrócić do Młodzieżowej Rady Miasta, bo jak zapewne wiesz, bo oglądałeś wszystkie nasze odcinki, dlatego też zostałeś zaproszony. Wszystkie komentarze. Tak, przeczytaj wszystkie komentarze, wszystkie 5. Wszystkie ja pisałem, więc fajkowy kom, już to jest okej. Okay. Natomiast powiedz mi, czy jesteś w stanie powiedzieć, bo nasz program ma taką odrobinę misję edukacyjną. Troszeczkę błysnąłeś, tak? Troszeczkę oberwałeś. To jest niedługo, bo to jest tak naprawdę początek drogi, prawda? Mm-hmm. A już sporo na swoich koncie przecież masz. Czy poleciłbyś młodym ludziom, tak, tym, którzy wchodzą do liceum teraz, tak? Bo za chwilę będą wchodzić do poszczególnych szkół, czy byś im polecił to, żeby się angażowali w życie społeczno-polityczne? Nazwijmy to w ten sposób, żeby poznać tak jak ty smak polityki. Na pewno by nie polecił. Czy ja wiem, jeśli na pewno wyniknęłoby z tego to, że... Jakby, ale na swoim przykładzie, prawda? Jakby to miała, żałujesz, jakby to miała być konkurencja. Ja tego nie żałuję, bo ja mi się to podoba i ja zawsze do tego dążyłem. A jeśli miałbym to polecić innym osobom, to powiem szczerze, że tak. Jeśli ma to w przyszłości zrobić z nich świadomych obywateli. Mhm. To zdecydowanie. O, bardzo mój popa. A jeśli ma nie zrobić, to byś nie polecił. A to już niestety zależy no bo, to teraz już przechodzimy, wiesz, to jest ten moment. Tak, przechodzimy właśnie, do tego. Pytanie to... takie, czy młodzi ludzie w ogóle interesują się polityką, czy w ogóle chcą być świadomymi obywatelami? Bo ty mówisz właśnie o tych świadomych obywatelach, bo ja mam wrażenie, że młodzi ludzie w ogóle się nie interesują polityką, żyją w świecie serialowo, tiktokowo, youtubowym i polityka to dla nich jakaś taka wielka abstrakcja. Uważam, to jest bardzo złe spostrzeżenie. Młodzi się... interesują polityką, sprawami społecznymi, ale młodym też trzeba dać czasem jakieś narzędzia do tego, żeby się lepiej mogli w tym obracać. Boże, scenariusz już. Tak, no, a pytanie takie, czy Rada Młodzieżowa, która została zlikwidowana w Zawierciu, to jest dobre narzędzie do zainteresowania młodych tak, ludzi polityką? Tak, zdecydowanie. Młodzieżowa Rada Miasta dla mnie, to jeśli chodzi o samorząd młodzieżowy w każdym mieście, to jest podstawa. No ale przecież ta Rada nic nie mogła. Uchwalaliście sobie jakieś takie intencyjne uchwały, które nie wnoszą. Ja nie ukrywam, że uchwały, które uchwalaliśmy, czy czwarte z tego, nie pamiętam, ale mieliśmy narzędzia do tego, żeby pokazać, że młodzi potrafią organizować imprezy, kiedy za kadencji poprzedniego... No na fontannie, tak. No ale do tego nie prezydenta pokazaliśmy, jakie imprezy chcemy mieć w mieście, jak one mają wyglądać. Ile ludzi przyciągają, oczywiście, to trzeba podkreślić. Roztańczone Zawiercie, wieczory młodych talentów. Myślę, że bez Młodzieżowej Rady Miasta nie znaleźlibyśmy się w takiej zwartej grupie, która by mogła się przyczynić do powstania tych akcji po prostu. Mhm. Zawdzięczasz dużo Łukaszowi Konarskiemu? Bo to jest chyba jego inicjatywa, nie?
Młodzieżowa Rada Miasta. Chyba zamknięcie Młodzieżowej Rady Miasta to jest... Nie. Znaczy fakt faktem, osobą, która złożyła wniosek o powołanie Młodzieżowej Rady Miasta bodajże z 2015 roku, był Łukasz Konarski. No to zawdzięczamy coś, czy nie? Nie. Czy na wszystko sobie dzieciaki zapracowały, nie? Coś miłego powiesz, jeszcze Łukasz wtedy Konarski. Dzieciaki, tak? Łukasz Konarski? Nie. Nie. Ale po co? Nie. Dajże spokój. No. Dlaczego? Obiecaliśmy, że nie zaprosimy tu Łukasza Konarskiego, a ty go teraz zapraszasz. No. Dlaczego nie zaprosimy? Ej, dlaczego? Jak go zaprosiłem? Zaprosiłeś go? Tak. To chyba se sam zrobisz. Z Miłoszem mówię. O, Miłosz, przymierzysz się tutaj po nagraniu, zobaczymy, czy ci odpowiada. Spoko, wreszcie możemy się uwolnić. Ja lubię prowadzić. Pawła Budzkiego uwolnię. No to powiedz mi, jak oceniasz w tej chwili politykę zawierciańską naszego włodarza oraz Rady Miasta, jak to widzisz z punktu widzenia młodego człowieka? No i wiceprezydenta, który był twoim kolegą. Był czy jest twoim kolegą? Łukasz Kosoń. Nie wiem, się tego. Nie Łukasz Kosoń. Przepraszam, Łukasz Kosoń. Przepraszam cię, Łukasz. Ja myślałem, że to przepraszam, tak na poważnie mamy mówić. Nie, mam kolegę Łukasza Kosonia po prostu. Nie, oczywiście z Kubą jestem w stałych kontaktach. Gdzieś tam te nasze drogi się rozeszły. On bardziej poszedł w działania społeczne, organizacja imprez. Mnie bardziej jednak zawsze kręciło życie polityczne. Co do Rady Miasta, moim zdaniem jest nieporozumieniem i myślę, że na tym mój komentarz do Rady Miasta się skończy. A co do prezydenta Łukasza Konarskiego, to uważam, że wiele rzeczy na pewno jest bazowane nad czymś, co ja osobiście nazywam sztucznym PR-em. Wiele rzeczy jest robione na pokaz. Ale absolutnie nie odbiorę tego, że zawiercie wizerunkowo się zmieniło i nie ma porównania do tego, co było 3 lata temu. I naprawdę za to duży plus, bo zmieniło się, myślę, wizerunkowo na pozytywnie. Mówisz o tych lampkach i napisie zawiercie. Kwietniki, lampki to jest coś, czym... Wizerunek to tak bardziej szersze pojęcie, o całym zawierciu mówię, bo na przykład na Facebooku też również komentowałem... napis, zawiercie, co o tym sądzę, żeby w dobie pandemii, kiedy wszyscy mówią o problemach finansowych, napis, zawiercie, tak samo wtedy była sprawa z tymi ozdobami świątecznymi, tam 140 tysięcy. Nie podobało ci się to? Nie na tamten moment, nie uważam, żeby to było wówczas takie potrzebne, no ale nie ja tym zarządzam. Okej, czyli jak na jeszcze jesteś uczniem, na ile oceniasz prezydenturę aktualnego prezydenta Zawiercia? Mam prezydentowi Zawiercia wystawić ocenę. Tak, cenzurka. Jako przyszły polityk, tam Łukasz na pewno... Ewentualnie przyszły kandydat na prezydenta, bo na pewno masz takie aspiracje. W skali 1 do 6, nie? Myślę, że bym dał takie mocne 3+. Bardzo dobrze, 3+. Dobra. Grubo. Z nadzieją na poprawę w przyszłości oczywiście. Pierwszy semestr. Panie Łukaszu Konarski, masz pan nad czym pracować. No, ale nie, to jeśli tak nisko ocenił, bo ja liczyłem na dużo wyższą ocenę, no to dlaczego tylko 3+? Co takiego negatywnego? Nie zmieści nam się, a ja bym chciał usłyszeć... To sobie wytniesz, proszę pana. O, dobra, to teraz... Ja chcę się zapytać, przecież ja ci krytykuję. Nie reżyserowane. Ale wycinane. Ja ci nie krytykuję twoich pytań. Tak? Czy nie? Pytaj. No. I tak się wytnie. Więc nawet nie muszę siedzieć ładnie. No niech się podłoży, przynajmniej będzie o czym gadać w mieście. Znowu krytyka, nie PiSu, teraz prezydenta. No wiesz, no coś musi być, kurczę, takie kontrowersyjne. Znowu idzie na wywiad i wszystkich wyzywa. Czemu tylko 3+, no? Uważam, że to jest moje subiektywne zdanie. No wiadomo, że subiektywne, przecież nie ma statystyk na ten temat. No. Jak to są? W tym pokoju wszyscy dajemy po 2-3, ja daję 4 i wychodzi 3+. Ty dajesz 4? Oczywiście. A ty oceniasz wyżej prezydenta Konarskiego niż Miłosz? No. No i dlatego, Przemek, bo szukasz drugiego prowadzącego dzisiaj. To jest mój problem. No dawaj, co tam krytykujesz? Konkretne działania. Co tak słabo? Bo 3 to jest tylko dostateczne. Z plusem. No dobrze. No to plus to za plus na zachętę. No. Tak. Sprawa z Zawiercińskim Forum Młodzieży. Lipa straszna. Nie działa kompletnie.
brak jakichkolwiek pobudek, aby na nowo powołać Młodzieżową Radę Miasta Zawiercie. I myślę, że ja akurat osobiście też mogę zarzucić brak transparentności. Brak transparentności jakiej? W polityce to znaczy co? O działaniach, bo w większości działań jesteśmy informowani dopiero kiedy... może inaczej, bo się teraz sam pogubiłem. W większości działań jesteśmy informowani dopiero po rozmowach właściwie, między innymi jak była sytuacja z RDF-em, co uważam, że bardzo dobrze Paweł Kmiecik w artykule swoim przedstawił, że kiedy odbyło się spotkanie z mieszkańcami, a kiedy się odbyło spotkanie w sprawie RDF-u. No i sławetne konsultacje społeczne na drzewie, tak? Dokładnie. Konsultacje społeczne, które właściwie też są na pokaz, moim zdaniem uczestniczyłem. Osobiście nie ukrywam, że ja uczestniczyłem w jednej konsultacji, mianowicie na temat ZKM-u. Wtedy jeszcze byłem wiceprzewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Zawiercie. No i szczerze, to było 3 lata temu, żadne zmiany do tej pory nie zostały wprowadzone. Na podstawie tego, o czym wtedy alarmowaliśmy, na przykład o wysyłaniu tych małych autobusów na najbardziej oblegane linie w najcięższych godzinach, o czym czy na przykład autobus numer 0, czyli moim zdaniem taki najmniej obciążony, jedzie ten duży. Może rzeczywiście poprawiło się takie bardziej racjonalne podejście do tych autobusów, że to jednak nie działa tak, że wyśle się jakikolwiek, żeby jechał i on jedzie. Ale godzinowo też jest jeszcze dużo do poprawy, zdecydowanie. A młodzieżowy zastępca prezydenta to nie jest pokazanie, że jednak kierujemy się głosem młodzieży i bierzemy ten głos młodzieży pod uwagę? Niby jest, niby nie jest. Zależy z jakiej perspektywy będziemy na to patrzeć. A z twojej perspektywy? Myślę, że to było na pewno dobre zagranie PR-owe na początek kadencji, to zdecydowanie. Bo Łukasz Konarski wejście w swoją kadencję miał świetne, nie dość, że z jego stowarzyszenia, komitetu wyborczego właściwie, mamy najmłodszego radnego w Polsce, no to jeszcze w cudzysłowie wiceprezydent, wówczas 16-letni. Także było takie mocne boom na to, że prezydent Konarski stawia na młodzież, że dla niego ta młodzież się liczy. No po 3 latach widzimy, że wiele z tych rzeczy było tylko na pokaz, ale tak jak mówię, ja nie widzę tylko minusów, bo dostrzegam też te plusy. No dobrze, no to jako polityk, działacz społeczny, powiedz, co ty byś zmienił w polityce młodzieżowej, co ty byś zrobił? Te pytania. No ale to grillowanie, no co ty myślisz? To się grilluje od tej temperatury. Co ty myślisz? My tu lewaków to zjeżdżamy do zera. No, właśnie widzę. Jeszcze zacząłem płacić z tych emocji. No to powiedz, twoje pomysły na poprawę sytuacji młodzieży. Gdybyś miał takie kompetencje jak teraz pan Kosoń, to co byś zrobił? On nie ma żadnych kompetencji, chyba że nieformalne. No ale no nieformalne ma, no już ma gabinet koło prezydenta, wiesz, no to chyba... Nie byłem. Nie byłeś zaproszony? Nie zaprosili mnie niestety. A to nie jesteś takim dobrym kolegą. Ja to jestem to dobry. No. Jakbyś dobrym kolegą, to już byś był gabinet. Po moich wywiadach w Radiu Zawiercie, to wejście moje do Urzędu Miasta mogłoby się skończyć jak Lucyfera do nieba. No. Ja bym spłonął, także... Także raczej nie byłem, nie odwiedziłem jeszcze. A zaproszenie dostałeś? Nie, też nie. Czyli liczymy na zaproszenie, czy nie? Nie wiem, no. Jak zaproszą, to może się pojawię. Zaszczycę swoją obecnością. Dobrze mówię, teraz to już jest mój człowiek. No, no to pomysły. Dobra. Miłosza Łągiewki. No czekaj, no co dobra. No już pomysły. Teraz mów. Nie, ale ja zadałem pytanie, on nie powiedział. Nie ukrywam, że ciężko jest mówić teraz o pomysłach na poprawę miasta w dobie tej naszej nieszczęsnej pandemii. Ale nie mam zastrzeżeń co do pracy Kuby Kosonia, jeśli chodzi o imprezy dla młodzieży. Między innymi Festiwal Kolorów, te majówki, to wszystko było naprawdę dobrze zorganizowane. Ja sam miałem pomysł na podobną akcję, taką właściwie integracyjno-charytatywną w Kromołowie. To miała być zaplanowana na maj poprzedniego roku, no ale niestety pandemia plany pokrzyżowała. Co na poprawę życia publicznego w Zawiercie, bo tak mam rozumieć to pytanie.
Na pewno powrót Młodzieżowej Rady Miasta. Mhm. To jest organ, który wyłania liderów z poszczególnych miejsc, no w tym wypadku akurat szkół, bo wybory odbywają się w szkołach. I tyle. I stawiać na młodych, bo warto. Nasze tak, kopalnia, tak kopalnia pomysłu. Jesteśmy z podobnego zdania. Tak? No takich młodych 40-latków. Tak, bo my jesteśmy młodzi, nie? I młodszych, i młodszych. I młodszych 40-latków. No nie no, ja jestem młodszy niż 50-latek. Ty też już jesteś, wiesz, w tej kategorii wiekowej, najbardziej tam z góry. Przeterminowany 40-latek. Tak. No dobrze. W takim miejscu warto sobie zadać pytanie, co taki ja robię ze swoją karierą, siedząc z dwoma 40-latkami i że to chłopak marnuje czas dla dziadków, wiesz. Dobry jest. Myślałem, że będzie lepszy grill, ale to widzę, że to jest porządna hopina. Powiedz mi, młody człowieku, czy zdaję sobie sprawę, że w wielu komentarzach pojawia się, że potrafisz się ubrać. No Michał Myszkowski też twierdzi, że potrafi. Pomaga to w podrywaniu dziewczyn, bo w polityce na pewno lepiej ubrani mają lepiej. Niestety od roku nie wiem, jak, czy to pomaga w podrywaniu, czy nie, bo już z tą partią, swoją wybrankę mam. Tak, wybrankę. Tak, jak ja wiem, ile masz lat? 18, tak? Tak, do końca życia. Pec, to tutaj jest po tobie. Od roku po prostu ten. Masz dziewczynę, tak? Tak, tak. No jakoś od roku też mi się lepiej w życiu układa, także nie doczekam. Twoje szczęście. Tak. No i dobrze, no to widzisz. I teraz tak, do wszystkich młodych chłopaków masz te bluzy wyciągnięte, wiecie, jakiś tam ten, czy takie koszule pomięte. Jeansy. To bierzcie się elegancko jak ten młody człowiek. Krata. Jest krateczka, jest marynareczka, biała koszula, i tak się włosy robi karierę, tak się podrywa. A dziewczyna na pewno najpiękniejsza, najpiękniejsza z całej wsi. Okej, okay. Panie Miłoszu, jaki jest następny krok? No rozumiem, że za rok matura, fajnie, ale nie taki standardowy, klasyczny, co musisz rodzicom mówić. Krok polityczny. Co planujesz? No bo umówmy się, emanujesz tą niechęcią do obecnej władzy. Szacunek. Demokracja jest właśnie po to. Natomiast co jest twoim następnym krokiem, ale tak w życiu politycznym? No to, co planujesz? Na pewno, to zresztą zapowiadałem nieraz, ja wiem już teraz, że nawet gdy nie dostanę dobrego miejsca na liście, to będę kandydował na radnego do Rady Miasta Zawiercie. Mhm. Ponieważ widzę problemy mieszkańców, zresztą od lat, bo swoją taką przygodę z młodzieżowym samorządem zacząłem, jak miałem lat 14, więc 4 lata już te problemy obserwuję i dla mnie to będzie po prostu przejście z zajmowania się problemami głównie dzieci i młodzieży na zajmowanie się problemami wszystkich mieszkańców, nie tylko sprowadzanie się do konkretnych kategorii, tylko wszystkich mieszkańców. Nie ukrywam, że głównie społecznie, bo jestem osobą społeczną. Masz bogatych rodziców jeszcze dzisiaj. To dobra, bo takie społeczeństwo, że jak i można utrzymaniu rodziców, to my wszyscy jesteśmy społecznikami. Ja byłem tutaj, to dałem wielkie to. Tak? Jak nie masz na utrzymaniu rodziny. No rodzinę, a co powiedziałeś? Rodziców. A przepraszam, rodzinę, tak. Jak nie masz na utrzymaniu, jak nie masz na utrzymaniu rodziny, to łatwo nie, no, powiedzieć. Natomiast jak przychodzi kredyt za mieszkanie, to człowiek się już zaczyna łamać. Ale ja tutaj mówię typowo politycznie. Oczywiście nie, no miło, żartujemy. Ale ty poważnie chcesz tutaj w Zawierciu zostać, działać na rzecz Zawiercia? A studia dzienne, nie będą ci przeszkadzać. Byś pojechał do Katowic, tam byś siedział w akademiku, tam działał. To nie jest, bawił się. Dla mnie w żaden sposób atrakcyjne życie. Studenckie, no, tak? Jak to nie atrakcyjne? Ale studenckie? No. Nie każdy lubi. Nie każdy lubi? Ja lubiłem. Ja nie wiem, ja jeszcze nie zaznałem tego. No ale powiedz, myślisz, że to Zawiercie jest atrakcyjnym miastem do życia w stosunku do Katowic, do innych dużych ośrodków? Absolutnie nie. Nie można tych miast porównywać, ale można dbać o to i starać się, aby w końcu było. Ale wiesz, to cię ściągnie po prostu z... Wiesz, siedzenie tutaj, robienie rzeczy tutaj w Zawierciu oznacza znaczy to, nie że... nie chodzi o tą kanapę. Że ciężko ci będzie zrobić karierę, nie wiem, w Katowicach, w Warszawie, no bo nie da się być w dwóch miejscach naraz. Myślę, że wszystko w swoim czasie. Chcesz być królem po prostu Zawiercia, zamiast być księciem w Warszawie.
tak powiem, królem, to... Czemu? Jak chcesz być królem? Powiedzą, że masz za wysokie... To, wszyscy wiedzą, że jestem straszny bufon, no to wiesz, to miłość, nie? To miałeś wagę wyrażać swoje pragnienia. Ja akurat przez te 4 lata się nauczyłem, że... Lepiej nie mówić za dużo. Także ja bardzo zważam na słowa, bo ktoś mi może zarzucić, że o, 18-latek, co ma więcej marynarek niż rozumu, chce być królem Zawiercia. A za... Ale to będzie w naszej zapowiedzi. Tak. 18-latek, który ma więcej... 18-latek, który ma więcej marynarek niż rozumu. Który kiedyś będzie królem Zawiercia. Nie, no, musimy leczyć młodych ludzi z tej fałszywej skromności, że spokój. Przecież jak to będzie tak, że wszyscy będą się wiecznie, wiesz, zasmucać, wiecznie będą zatroskani, wiecznie będą z problemami, to nigdy ta nasza Rzeczypospolita ukochana nie pójdzie do przodu. Przecież to właśnie takich ludzi jak ty trzeba pokazywać. Odważnych, spragnionych spełniania marzeń. Ambitnych. Skąd wy chcecie wziąć sobie siłę do tego, żeby tworzyć... Ale to tam mów do tych ludzi. To dobra, to jeszcze raz. Dobra, to się wytnie, nie? Skąd wy... Już nie pamiętam nic już, nie? Się podpaliłem. Gadkę motywacyjną mi przerwałeś. No bo mówisz do Miłosza. Nie, no bo do Miłosza mówię, że nie skąd wy chcecie wziąć takich ludzi, jak tu siedzi taki człowiek? No. Ze skromności nie budujesz tylko kapitał polityczny, natomiast zaangażowania z realizacji skromność marzeń... Skromność jest też pojęciem względnym. Ja się nie uważam się za osobę skromną i moi znajomi o tym wiedzą, że raczej jestem typem... Śmieszka, jestem arogancki. Oczywiście ludzie, którzy na przykład mnie obserwują tylko z tego, co robię, wrzucam na moją stronę, czy wywiady, czy ogólnie moje takie zajęcia typowo polityczne, to widzą, że no, właściwie to 18-latek, który prawdopodobnie nie ma życia, bo cały czas gdzieś coś chodzi i robi. No absolutnie wcale tak nie jest. Ja jestem wręcz towarzyską osobą. Jestem przede wszystkim bardzo też ekscentryczny. Taki właśnie jestem i ta skromność uważam, że wynika z tego, że ludzie nie chcą pokazywać tego, jacy są naprawdę, bo boją się tych komentarzy. Ale ty się już komentarzy nie boisz. Nie boję się. Żoberwałeś, mając lat 17, obrywałeś komentarze jak dorosły facio, który ma 100 lat i wiesz, i nic mu nie przeszkadza. No. Mając 18 lat dostał po dupie od najwyższych urzędników w województwie. No, tak? To już jest, wiesz... No ale mówię, no to... Wysoko, to, nie? To już jest twardziel, nie? To już jest chłopak utwardzony, tak. I ma na tyle odwagi, żeby przyjść na naszą kanapę i poddać się grillowaniu, nie? W uprawaku. No. Jak to się stało, że cię tak najwyższe władze partyjne skrytykowały za wypowiedzi szkalujące obraz właśnie najwyższych władz partyjnych? Bardzo skomplikowane pytanie. Ale ja to tak powiedziałem, żeby nie powiedzieć, dlaczego cię PiS tak nie lubi. O co ci chodzi z tym pisowskim stowarzyszeniem? No. Właśnie. Jak to się stało, że znaczy, ja nie ukrywam, że dla mnie ten temat jest zakończony, bo poprawę widzę. W całym tym moim określeniu i w tym, co powiedziałem w wywiadzie u Pawła Kmiecika, chodziło bardziej tylko o naznaczenie, jak to wygląda niestety, jak ta współpraca właściwie wyglądała, bo może jeszcze nie jest doskonała, ale wygląda coraz lepiej. Po prostu mnie ale czekaj, jako... Miłosz, przepraszam, żebym cię dobrze zrozumiał. Czyli jednak to twoje, nazwijmy to górnolotnie cierpienie, przełożyło się na lepszą pracę sejmiku młodzieżowego? Nie chcę tego powiedzieć tak wprost, bo nie wiem tego, czy akurat to, że... Ale w twoim odczuciu tak jest, tak? Czyli warto moim było. Moim odczuciu jest to, że współpraca wygląda lepiej, a przyczyny dokładnie nie znam. Mhm. Tak. Ale zaczęło się od tego, że ty skrytykowałeś współpracę młodzieżowego sejmiku województwa śląskiego. Że młodzi widzą takie rzeczy. Ale żeby ustalić stan faktyczny, żeby widzowie wiedzieli, skrytykowałeś współpracę zarządu województwa śląskiego z radą młodzieżową. Nie, współpracą młodzieżowego sejmiku z departamentem. Jaki? No to spraw młodzieży. Tak, to jest Departament Nauki i Referat Rozwoju. No. To jest jeden. No i dostałeś wtedy po przysłowiowym tyłku. Za to. Od wszystkich świętych. Ale myślę, że prawda się obroniła. W sensie wielu osób uważało to, że
Młody poszedł do Radia Zawiercie, narobił szumu, bo mu brakowało PR-u i nawyzywał na wszystkich dookoła. Jedno z moich fejkowych kont tak napisało. No właśnie, między innymi. A nie chodziło mi o to absolutnie, bo ja po tym powiedziałem, co uważam, powiedziałem to, co chciałem, żeby ludzie usłyszeli. I ja po tym wywiadzie ja wróciłem do sejmiku i zacząłem pracować i może inaczej. Po tym całym wywiadzie ja wróciłem do swoich czynności. Robiłem to, co robiłem przed wywiadem. Dla mnie to po prostu, dla mnie to była normalna rzecz, że wyraziłem swoje zdanie na ten temat i chciałem, żeby ludzie o tym wiedzieli. Wiele osób dopisywało do tego nawet, że jestem rewolucjonistą, także no, mocne szły określenia, nie ukrywam tego, że były mocne określenia, ale ja właściwie po tym wszystkim, co się stało po tym wywiadzie, ja się odciąłem. Ja zacząłem robić swoje, przygotowywać kongres, wykonywać po prostu swoje obowiązki w sejmiku. Właśnie, co robisz teraz w tym sejmiku? No w tym momencie jako wiceprzewodniczący młodzieżowego sejmiku... Nie robię nic, bo siedzę tutaj z wami, piję wodę i kawę. Między innymi. Nie, no tutaj... Nie można takich rzeczy mówić. Tu się alkoholu... Nie, no jesteś w delegacji, a właśnie, kogo reprezentujesz? Bo mnie ciekawe, reprezentowałeś siebie, a teraz kogo? Nadal siebie. Nadal siebie. Nie, no jest jeszcze niezależny. Jeszcze nie. Przecież nie masz żony, no o to chodzi. Żonę to będzie, przez niezależność będzie ci się kończyła, tak jak łańcuch z tego, z kuchni, do przedpokoju, abyś miał wannę umyć. To na pewno puścimy. I się w to niezależność skończy. Razem, wszystkie kobiety. Polityka, przeciw... no. Ale ty i tak wszystkie kobiety masz przeciwko sobie, to akurat to można puścić. Akcji prawicowcy, no. Ale dobrze, co, to, ja mówię, że to kobieta założymy łańcuch, a ty wymyślisz tam. Ja mam bardzo mądrą, lewicową kobietę, która daje dużo swobody, a ma partnerskie relacje z mężczyzną. Na pewno. No ja wychodzę, nie. Ale nie, robisz konkurs. Spotkało się dwóch lewaków i się wzięło. No. Co ty ma? Nie, jeden robisz... jeszcze założył czerwone skarpetki, tak, żeby ośmieszyć. Masakra. Nie, no ale powiedz o tym kongresie. No. Kongres to jest impreza, którą właściwie sejmik przygotowuje od początku. To jest, można powiedzieć, nawet taka wizytówka młodzieżowego sejmiku województwa śląskiego. To jest akcja, którą organizujemy od A do Z. Nazywa się to dokładnie Kongres Młodzieżowych Rad Miast. Wiadomo, jeszcze gmin, sołectw, bo młodzieżowych rad jest wiele. Polega to na tym, że zapraszamy polityków, osoby publiczne, przygotowujemy dla nich tematykę, między innymi teraz jest ogólny temat, to jest czas na młodych w polityce. Wierzę w to, że nie trzeba koniecznie chować się za skorupą skromności, tudzież jakichś takich skromności skromnościowej, jeszcze większych. Tylko można być młodym człowiekiem, ambitnym, wzorem do naśladowania, który spełnia swoje marzenia i sam mówi o sobie, że jest arogancki, co z rozmowy wcale nie wynika. Byliście świadkami tego, że to jest arogancja powiedziana na wyrost. Młody, sympatyczny człowiek, gotowy do podejmowania wyzwań, gotowy na krytykę, pewny siebie i ambitny. No, lider, młodzieżowy lider, jakiego każdy by chciał poznać i mieć w gronie swoich znajomych. Człowiek, który może wam w wielu rzeczach pomóc. Tak się patrzcie, co zrobiło. No. Dowartościowałeś się. Patrzcie, moi drodzy, na niego. Nie bójcie tylko się u nas tego, na kanapie. Tak, bo u nas na kanapie, mimo że ja jestem prawicowcem i czerwone mi razi, to mam ogromną przyjemność. Ja też bym chciał na to uwagę. Ale to jest taki, wiesz, to jest taki barwy narodowy bardziej, nie? Ale czerwone buty mnie rażą, tak? Umówmy się, że czerwień polityczna mnie razi. Mimo wszystko była to dla mnie ogromna przyjemność porozmawiać z Miłoszem. Bardzo ci dziękuję. Wielki to dla mnie zaszczyt. Będę ci szczerze kibicował. Może kiedyś przejdziesz na jasną stronę mocy i będzie nam łatwiej. Może kiedyś będziemy konkurować w jakichś wyborach. Tak, ale może razem wystartujemy. Na pewno jesteśmy pewni jednego. Konkurowanie z Miłoszem będzie oparte na wymianie dyskusji, na wymianie argumentów i na kulturze. Rozmowę stawiam na pierwszym miejscu zawsze. Miłosz, bardzo dziękuję. Dzięki. Dzięki. Naszym Państwa gościem był Miłosz Łągiewka. Przyszły król Zawiercia.
to nie ukrywam, że nie jestem specjalistą od gospodarki czy ekspertem od problemów społecznych. Nic nie ma, w Urzędzie Miasta nikt nie jest. Spokojnie. No, no, dlatego dziwię się, że jeszcze tam nie ma. No.